Dziękuję panie ministrze, czyli rozumiem, że potwierdza pan, iż rzeczywiście przewidziane budżetem w budżecie środki na podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej się znajdą. Chciałbym dopytać w związku z tym, jaki jest harmonogram, to znaczy ustawa budżetowa przewiduje, że z tych środków, które pozostaną, zostanie utworzona nowa rezerwa, ta rezerwa powinna być właśnie rozwiązana z przeznaczeniem na te podwyżki. W związku z tym, czy pan minister już w tym momencie może przekazać Wysokiej Izbie informację, kiedy takie środki zostaną przekazane.